Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Krzysztof Radzikowski, witam. Cześć, siema wszystkim. Kiedy widzimy pana w oktagonie? Jakiego pana? Mam Krzysiek na imię. Kiedy widzimy cię w oktagonie? Słuchaj, no mam nadzieję, że już po wakacjach. Ja teraz mam kupę spraw, kupę swoich, nawet cieszę się, że teraz tej walki nie miałem, wiesz, wykończenie chałupy, dziecko mi się urodziło, chrzest, to tamto, dzięki. Także naprawdę ja mam co robić, mam co... Nie, tak. Doby mi brakuje, o. No, ale chyba powiedziałeś, że zaczyna jarać się to wszystko, jeśli chodzi o świat sportu. Znaczy, wiesz, jarać. Ja w świecie sportu to jestem od 20 paru lat, no nie? Dla mnie, wiesz, wstać rano, iść na trening, traktować taką pracę, to jest, było na porządku dziennym, no nie? Także, wiesz, także teraz po prostu robię co innego, ale robię to tak samo, podchodzę do tego, wiesz, że wstaję rano, jest rygor sportowy, jest trening, dzisiaj byłem na przykład na 8 rano na zapasach, no. Taki trochę drugi Pudzian. Jeśli chodzi o ten rygor poranny. Znaczy wiesz, no jak coś robisz 20 parę lat, no to kurczę, fajnie jest to, co robić dalej. To już wchodzi w nawyk, no. To jest tak samo, jak ktoś wstaje o 6 rano, idzie do roboty, to ja dzisiaj wstałem 6:20 i pojechałem na trening, no. A jak wygląda motoryka, tak poruszanie się, bo z tym były problemy podczas walki? Znaczy podczas walki, to ja miałem, powiem szczerze, ja miałem temperaturę też, no nie, ale to już się nie będę teraz usprawiedliwiał, bo to już było, minęło, ja już o tej walce to bym chciał zapomnieć i tak dalej. Ja też za bardzo schudłem do tej walki, za dużo wagi zrzuciłem, teraz ważę 130 kilo, czuję się super w tej wadze, bo jest i siła, i to ciało jest inne niż wtedy, co miałem, jak ważyłem te 120, taki flakowaty się czułem, no. Jakbym nie był sobą, o. Jakiego dzika chcesz w tej wadze upolować? A mi to obojętne, koło dadzą to będzie. Naprawdę? No to, no, no słuchaj, no co ja tu będę wybrzydzał, no. Denis Załęcki? Znaczy słuchaj, no Denis to jest z tym, z Heiligiem, no nie, związany, no. Zawsze można przejść w jedną albo w drugą stronę. Pewnie, że można, słuchaj, no wiesz, od czego wszystko zależy, no. A jak... powiesz, co powiesz na zestawienie Stiflera z Bombardierem, bo ja bym ciebie widział w takiej walce właśnie z Bombardierem. Ale to faktycznie będzie Stifler z Bombardierem? Słuchaj, ja nie wiem, ja nie widziałem, jak się Stifler bije, no Bombardier, no to też nie widziałem, bo dostał sztukę i upadł, no nie? Także wiesz, nie wiem, no to tutaj no stawia na Stiflera, no wydolnościowo, nie? Wiesz, to nawet nie ma dwóch zdań. A ty kogo byś chciał? Tak dla siebie, tak nie mówię, że wyzywam kogoś i tak dalej, tylko znaczy, tak, ja nikogo, żeby było fajnie. Wiesz dobrze, jaki ja jestem i ja nikogo nie będę wyzywał, bo ja do każdego podchodzę sportowo. Powiem ci szczerze, nie wiem, nie myślałem nad tym. Chciałbym dać dobrą, sportową, fajną walkę. Może po prostu tak po najmniejszej linii oporu, jeśli chodzi o szukanie zawodnika, nie, że po najmniejszej linii oporu, jeśli chodzi o umiejętności. Może rewanż? A bardzo chętnie. Tylko ja nie wiem, czy Piotrek teraz nie przeszedł z powrotem na kulturystykę, więc wiesz, ciężko by było wciągnąć z powrotem do oktagonu. Tak? No startuje w zawodach, nie widziałeś, nie śledzisz? Nie, jego nie śledzę. No startuje, wygląda super, także wiesz. To może pogodzi. Ale gdyby się zgodził, to dla mnie bardzo chętnie, super, walka sportowa, dla mnie rewanż, możemy działać, no. Okej, jesteś gościem na High League. Tak, ale... byliśmy z Konradem tutaj, wiesz, dopingujemy chłopaków. Okej, a jakbyś dostał jakąś fajną, ciekawą propozycję z High League, nie wykluczasz? Pewnie, że nie, niech się federacje dogadają między sobą i działamy, no. Liczysz na to, że Pudzian przyjdzie do fejmu? Wiesz co, nie wiem, co on zrobi. Tam jest ciężko powiedzieć. No teraz wygrał z Michałem. No, tak, no, już, no to już i chyba następna walka czasu... z tego, co widziałem z Mamedem już, tak? Ale tak, czasu że... też nie oszuka, nie? No czasu się nie oszuka, ale wiesz, ale podchodząc do tego tak, jak się to robi na takim poziomie, no nie wiem, jak on, czy jak ja to robimy od 20 lat, to naprawdę wiek jest tylko cyfrą. Ciało już to robi z automatu i idziesz dalej. Okej, patrząc na to, jak ty wpływałeś na zawodników, jeśli chodzi o te poddymianie, wchodzenie na rodziny i tak dalej, jak oceniasz teraz to, co się dzieje na tych konferencjach? Wiesz, ja jestem daleko od tego wszystkiego. Po tym twoim apelu jakbyś. Ja jestem bardzo daleko, ja mam nadzieję, że się zmieniło, ja mam nadzieję, że już nie będzie tych wyzwisk, rozkminiek i tak dalej, no, że to pójdzie w... To znaczy, ja wiem, że to wszystko podkręca atmosferę, no nie, i tak dalej. Ale no ja jestem jakby ze świata sportu, trochę nie moja bajka. No. Nie dasz się w to wciągnąć? Nie. Ja wolę zamknąć ryj, że tak powiem i się w co w ogóle nie wiesz. Nie. Jak ktoś se gada, niech se gada. No. Okej, to przeciwnik jeszcze nie wiadomo, a czas kiedy? No też nie wiem, następna chyba gala jest fejmu koniec sierpnia, jakoś po wakacjach. No. I co wtedy? Zobaczymy. Czy jest to możliwe, że jeszcze w tym roku? Nie, no w tym roku to chyba na pewno. To. Wiesz, ja po prostu teraz, no ja po swojej walce, no to co był, koniec listopada, grudzień, styczeń, luty, też musiałem trochę odpocząć, dojść do siebie, wyrównać wagę, o, tak jak widzisz, wróciłem do żywych, o. Tak. Okay, jaka walka na karcie High League teraz cię najbardziej kręci, interesuje? Znaczy, no słuchaj, no mi od strony sportowca, no to Don Diego z Denisem, no to nie ma dwóch zdań, no ta walka mnie najbardziej interesuje. No i Mateusza Tarzana, no, bo to kumpel przez roboty z telewizji, nie? A jakby Denis
chciał się z tobą być, bałbyś się, czy przyjąłbyś takie wyzwanie? No bałbym się, no jakbym się bał startować z Drunasem Savickasem czy Mariuszem w Strongmanach, to bym nie startował, no nie? No biłbym się, no ale no co, ja nie wiem, czy ja jestem jego poziom, czy nie, wiesz, no nie wiem, czy on by chciał, czy ja bym chciał, nie wiem. Przyjąłbyś, jakby chciał? Wszystko zależy, ile będzie leżeć na stole, nie? Wszystko chodzi o pieniądze. Słuchaj, no o co chodzi? To jest jakieś głębia w tym wszystkim. Głębia. Głębia to jest w oceanie, no. A tutaj no to robisz coś dla czegoś, nie? Czyli kasa na stół i widzimy cię w walce z Denisem Załęckim. Znaczy, zależy ile będzie leżeć, no i czy wszyscy wyrażą na to zgodę, no. Ty wyrazisz, jak będzie kasa, chyba on też, jak będzie kasa. Nie? Zależy jaka. Stokoła? Nie. Dżentelmeni o kasie nie rozmawiają, no, o drobnych. No dobra, to już nie ciągnę za język. Dzięki wielkie. Dobra, zdrówka, bo to najważniejsze. Dzięki.